Oświadczenie i komunikat. Nie widzę sprawki, przepraszam, to bardzo proszę pani radna Mańszewska, potem pani prezydent, potem pan Ziemba. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado, dlaczego ja szybko? Tym razem szybko, bo wiem, że czas dobił. Nikomu na tej sali nie trzeba tłumaczyć, co to jest szlachetna paczka, bo też ta sala gromadzi ludzi o wyjątkowej serdeczności i dobrych sercach. Proszę Państwa, jest na stronie www.szlachetnapaczka.pl pełna informacja. Dla pomocy, gdyby ktoś z Państwa chciał z tego skorzystać, mam wydruki z niektórych potrzeb. Nie trzeba tego kupować, warto czasem wpłacić tylko parę groszy. Rodzina z sześciorgiem dzieci, ojciec samotnie wychowujący cztery córki i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Was tym epatować. Pani wiceprzewodnicząca Małgorzata Jankos rozpoczęła już jakiś czas temu, z tydzień, podobną akcję na rzecz hospicjum dziecięcego. Zachęcam Państwa serdecznie, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał, te wydruki są u mnie. I już kończąc, Panie Przewodniczący, chciałbym z całego serca wczorajszej solenizantce, naszej Basi, ale jej już 100 lat śpiewałam, Pani Basi Ziemi, kierownicy kancelarii biura Pana Przewodniczącego, złożyć najpiękniejsze życzenia imieninowe i podziękować za cierpliwość, za życzliwość, za to, że ma dla nas uśmiech, za to, że nas wszystkich serdecznie i miło przyjmuje. Pani Basiu Ziemba, wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszych imienin. Mam nadzieję, że słyszycie. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent Okońska. Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, otóż jestem winna Państwu pewne wyjaśnienie, ponieważ to Państwo byli inicjatorami bardzo, bardzo cennego przedsięwzięcia, jakim był i jest okrągły stół edukacyjny. I muszę to wyjaśnienie złożyć w kontekście porannej wypowiedzi Pani Barbary Nowak, bowiem chcę zapewnić, że okrągły stół nadal pracuje, że uczestniczy w nim 20, że do wczoraj uczestniczyło 24 osoby, stół rzeczywiście przeżywa pewien kryzys, odeszło 5 osób i nie jest prawdą, że przy okrągłym stole zasiada wyłącznie Społeczne Towarzystwo Oświatowe ze swoim prezesem, czyli mną na czele, bo nadal zasiada w tym stole 19 osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Ziemba, bardzo proszę. Ja dopełniam życzenia mojej szanownej koleżance od koleżanki, to dziwne dla Basi Nowak, też najlepsze serdeczności. A teraz oświadczenie. Proszę Państwa, na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta Krakowa w oświadczeniach, między innymi pan Jerzy, pytali, w jakim celu robi się materiał filmowy z posiedzenia Rady i komu bądź czemu to ma służyć. Tak to mniej więcej brzmiało. Nie dowiedzieliśmy się jedynie, że jest to fundacja, a ustawa o organizacjach pozarządowych, takich jak fundacje, stowarzyszenia, określa kompetencje i obowiązki. Proszę Państwa, nie mam nic przeciwko mediom, ktokolwiek by nagrywał, ale oświadczam niniejszym, iż nie ma mojej zgody na publikację materiału filmowego, tak w obrazie, jak i w głosie, zgodnie z ustawą o obronie praw osobowych, jak też praw autorskich. Jako radny nadal posiadam prawa obywatelskie i nikt mnie ich nie pozbawił. Oświadczam także, iż moje stanowisko nie dotyczy szeroko rozumianych mediów, którzy mają status społecznego zaufania i mojego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce złożyć oświadczenie? To ja też dołączę do życzeń w sprawie Barbary. Na ręce Pani Barbary Nowak chciałem. Sto lat, sto lat, nie wiem, czy jest od jedna. Sto lat, sto lat.
zostało sprawdzenie listy obecności. Bardzo proszę. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu listy obecności. Ale się sprawdzamy cały czas. Proszę Państwa, ja tylko chcę powiedzieć naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że wszyscy Państwo pamiętali o życzeniach dla mnie. Jestem wzruszona. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Mamy jakiś problem ze sprawdzeniem listy obecności? Czy jest jakiś problem? Nie ma, już jest po problemie. Czy ktoś jeszcze w trakcie sprawdzenia obecności? Nie widzę, zabiegamy, proszę wydruk. Chyba nas czeka wydatek w systemie. Nie wiadomo kiedy i czego. I tu taki już nie ma. Prosimy o wydruk. Nieobecna pani Janko z usprawiedliwiona. Nieobecny pan Pich usprawiedliwiony. Nieobecny pan Taszkiewicz usprawiedliwiony. Nieobecny pan Smok, ale jest. No ale tak jakby nie było. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia 19 grudnia.